Anuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Maria, w proto evangeli Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 24 stycznia 1996 roku. Księgi Starego Testamentu opisują historię zbawienia, w której powoli przygotowuje się przyjście na świat Chrystusa. Otóż te pradawne dokumenty, jak odczytuje się je w kościele i jak w świetle późniejszego, pełnego objawienia się je rozumie, ujawniają z biegiem czasu coraz jaśniej postać niewiasty. Matki odkupiciela. Te stwierdzenia II soboru watykańskiego przypominają nam, w jaki sposób postać Maryi była zarysowywana od samych początków historii zbawienia. Można ją dostrzec już w tekstach starego testamentu, jednak jej znaczenie staje się jasne dopiero wtedy, kiedy odczytuje się je w kościele i pojmuje w świetle nowego testamentu. Duch Święty bowiem Inspirując różnych autorów, ukierunkował starotestamentalne objawienie ku Chrystusowi, który przyszedł na świat, rodząc się z łona dziewicy Maryi. Pośród biblijnych słów, które zapowiadały pojawienie się matki odkupiciela, Sobór przytacza zwłaszcza te, w których Bóg po upadku Adama i Ewy objawia swój plan zbawienia. Pan mówi do węża przedstawiającego złego ducha. Wprowadza mnie przejaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Słowa te, określane przez tradycję chrześcijańską od XVI wieku jako protoewangelia, czyli pierwsza dobra nowina, pozwalają odgadywać, na czym polega zbawczy zamiar Boży od samych początków ludzkości. Istotnie zgodnie z przekazem świętego autora, pierwszą reakcją pana na grzech nie jest ukaranie winnych, lecz otwarcie im perspektywy zbawienia oraz czynne włączenie ich w dzieło zbawienia. Okazuje on w ten sposób wielką wspaniałomyślność tym, którzy go obrazili. Słowa protoewangelii ukazują ponadto szczególne przeznaczenie kobiety, która, chociaż uległa wężowi kusicielowi wcześniej niż mężczyzna, Stała się później w planach Boga Jego pierwszym sprzymierzeńcem. Ewa sprzymierzyła się z wężem, by doprowadzić mężczyznę do grzechu. Bóg zapowiada, że całkowicie odwróci tę sytuację i sprawi, iż kobieta stanie się nieprzyjacielem węża. Egzegeci przyznają zgodnie, że jak mówi oryginał hebrajski księgi rodzaju, wężowi ma się przeciwstawić nie bezpośrednio niewiasta, lecz jej potomstwo. Tekst ów podkreśla jednak, że w walce z kusicielem odegra ona ważną rolę. Jej potomek okaże się bowiem zwycięzcą węża. Kim jest ta niewiasta? Tekst biblijny nie nazywa jej po imieniu, lecz ukazuje obraz nowej niewiasty, która zgodnie z wolą Bożą zadość uczyni upadkowi Ewy. Jest ona bowiem powołana, by odnowić rolę i godność kobiety i przyczynić się do zmiany losu ludzkości. Wspomagając poprzez swe macierzyńskie posłannictwo zwycięstwo Boga nad Szatanem. W świetle Nowego Testamentu oraz tradycji Kościoła wiemy, że zapowiadaną przez protoewangelię nową niewiastą jest Maryja, i rozpoznajemy w jej potomstwie syna, Jezusa, który odnosi zwycięstwo nad władzą Szatana w tajemnicy paschalnej. Widzimy ponadto, że zaprowadzona przez Boga nieprzyjaźń między Wężem a niewiastą urzeczywistnia się w Maryi podwójny sposób, jako doskonały sprzymierzeniec Boga i nieprzyjaciółka szatana. Została całkowicie wyzwolona spod Jego władzy przez niepokalane poczęcie, kiedy została poczęta w łasce przez Ducha Świętego i zachowana od wszelkiej zmazy grzechu. Ponadto włączona w zbawcze dzieło Syna Maryja została w pełni włączona w walkę przeciw duchowi zła. Tak więc tytuły. Niepokalanego poczęcia oraz współpracownicy odkupiciela, pod jakimi wzywa Maryję wiara Kościoła, wychwalając jej duchowe piękno i istotny udział w cudownym dziele zbawienia, ukazują krańcową opozycję między wężem a nową Ewą. Egzegeci i teologowie twierdzą, że światło nowej Ewy Maryi opromienia z kart Księgi Rodzaju całą ekonomię zbawienia i już w tym tekście. Dostrzegają więź pomiędzy Maryją a kościołem. Podkreślamy tu z radością, że pojęcie niewiasta, mające w księdze rodzaju wymowę ogólną, pozwala wiązać z dziewicą z Nazaretu i z jej rolą w dziele zbawienia inne kobiety, przede wszystkim te, które zgodnie z planem Bożym powołane są do podjęcia walki ze złym duchem. Kobiety, które mogłyby podobnie jak Ewa ulec pokusom szatana, Solidarności Maryi czerpią siły potrzebne do pokonania nieprzyjaciela, stając się w ten sposób pierwszymi sprzymierzeńcami Boga na drodze zbawienia. To tajemnicze przymierze Boga z kobietami wyraża się na różne sposoby, również w naszych czasach: w gorliwości kobiet oddających się modlitwie osobistej i kultowi liturgicznemu, w posłudze katechetycznej i świadectwach miłości. W licznych powołaniach żeńskich do życia konsekrowanego, w religijnym wychowaniu w rodzinie. Wszystkie te znaki świadczą o urzeczywistnieniu się przepowiedni protoewangelii w sposób bardzo konkretny, sugerując bowiem rozszerzenie znaczenia słowa niewiasta w obrębie widzialnych granic kościoła i poza nimi, ukazuje ona, że niepowtarzalnego powołania Maryi nie można oddzielić od powołania ludzkości. A zwłaszcza od powołania każdej kobiety, czerpiącej wzór z posłannictwa Maryi, nazwanej pierwszym sprzymierzeńcem Boga w walce z szatanem i złem.